Witajcie ponownie na pracowni magnetycznego pingwinka, Siętronik Industries. Taki oto jest Jarvis. Zimowy Jarvis. Grudniowy Jarvis. 1 grudnia. I już pingwin siedzi. A to Jarvis, a to Jarvis. Ajo. Dobre. Tak, no mamy grudzień, święta za pasem. Praktycznie to jest cały miesiąc taki świąteczny, na troszkę inny, tylko widzę. Co my dzisiaj się, czym my się dzisiaj będziemy zajmować? Dzisiaj będziemy się zajmować tą konsolą, którą tam kiedyś wam pokazywałem, nagrałem w materiale, chociaż ona jeszcze nie jest opublikowana, to znaczy się będzie, tak? Tutaj klient dał nam do diagnostyki, okazało się, że konsola jest sprawna jak najbardziej, aczkolwiek zdecydował się przeczyścić chłodzenie i wyczyścić po prostu, żeby 10 razy konsoli nie oddawać. Więc ją tutaj sobie unboxujemy elegancko. To nam niepotrzebne. Dełko na bok. A więc tutaj zabierzemy się za konsolę. Nie wiem, czy tam ten Jarvis nie wchodzi. A no wchodzi, ale troszeczkę to jest tak, nasza zimowa maskotka. A my... się żarli. Zakrztusiłeś. Super, bosko. Tak. My tutaj... zabieramy się za konsolę. I będziemy sobie ją rozkładać. Więc tak, co my tu mamy najpierw. Zdejmiemy sobie tutaj pod plombą i śrubka. Tak, tylko tutaj jest ten przewód w tym. Tutaj jest przewód. Tutaj jest przewód. Znaczy ten, tutaj śrubka z gwiazdką, ale my sobie tutaj oczywiście to zdemontujemy. Górną pokrywę. Ta z kolei wchodzi tutaj. Bez niczego. A więc i tak musimy tutaj użyć okręta tutaj z gwiazdką. Znaczy to jest tork z środkiem, także muszę iść po śrubokrętę.
Już jesteśmy z powrotem. Żarli sobie tutaj rozkręci. Ten nam wejdzie. O, ten za duży. Ufanie. To będzie ten najmniejszy chyba. To będzie ten najmniejszy, tak. Dobrze. Zgadza się, tutaj troszeczkę widzimy już na wentylatorze. Tam są już widoczne zakurzenie. O, i tu mamy eleganckie śrubki sobie koło Jarvisa tutaj. Ale rameczka tutaj nam odbytku ładnie wejdzie, tak żeby jej tutaj delikatnie nie połamać. O, dysk nam wytniemy sobie dysk, czy on mi tutaj gdzieś odkręcany jest. Odkręcany, tu z kolei jest gwiazdka, widzicie jak to jest zrobione. Tu z kolei jest gwiazdeczka. No, ten jest za duży, nie będzie. Trzeba mniejszego kulfona Jarvis. Jarvis. Tak. Dobra. I teraz nam dysk powinien bez problemu wyjść. Mamy to. Zarzut oczywiście z wyjątka. Tu sobie to położymy. Się ładnie komponowało. Dobra, teraz możemy sobie przystąpić do demontażu tej naszej tutaj przedniej osłony, choć pospodniej w zasadzie, przepraszam. Ona się tutaj ładnie, ładnie ściąga się. Także to nam tutaj ładnie to odchodzi. I ja nie pamiętam, bo te sumki też już robiłem, aczkolwiek zacz. O, tu już mamy pora zakurzenia. Jeszcze z Jarvisem w tle trzeba zrobić. Dobrze. To mamy rozłożone. Teraz zastanawiam się, co tu zrobić, żeby zdjąć tą górę. Czy to trzeba demontować całą tą płytę? No i chyba na to wychodzi, że tak. To zróbmy sobie to delikatnie. Się to podnosi elegancko. Zamykamy, żeby nie tego nie roz. Czyli sporo to jest zdjęcia śrubek, w których miejscach, bo może być potem problem. I co najważniejsze, podłącz telefon do ładowania.
zaraz nie próbuj. Podłączymy to tu. Tak, żebyśmy mieli tutaj dostęp. Dobra. Jedziemy. Kurtki sobie tutaj. Uważaj troszkę, Jarvis. Tu jeszcze będziemy musieli chyba zdjąć przewód antenowy. Śrubę za śrubę tu, moi kochani. Tutaj są dwie takie większe śrubki z tamtej strony. Wkręcają się do metalu, nie do plastiku, ale możemy. To możemy przerwać. To nam tutaj nie przeszkadza chwilowo. Teraz tak. Bo tu trzeba wypiąć te śrubki. Te dwie duże śruby trzeba wypiąć. Tam na pewno. Do metalu wkręcamy. I tutaj tą masę zdejmiemy za chwilę, tą blachę. Żeby ze śrubami została, żeby tutaj specjalnie potem ich nie szukać. To musimy też odkręcić. Każda śruba ma tutaj swoje miejsce, jak widzicie. One są o różnych długościach, więc to trzeba umiejętnie. I tutaj jest nasz zasilacz, ale to za chwileczkę. No musimy całe to rozebrać niestety, żeby się tam dostać, bo to na płycie przecież jest procesor, który musimy, do którego się musimy dostać, żeby to zdemontować, więc
Więc tak to tutaj się przedstawia. I co my tu możemy teraz? Chyba wszystko. Trzeba wszystko rozkręcić, niestety. Nie chcę, ale muszę. Tutaj może to nie. Aczkolwiek nie wiem, czy one tutaj trzyma się to kupy przez te dwie śruby i nie tylko przez te dwie, bo przez tą też chyba. O. No dobra. Jak ten mechanizm się podtrzyma? Żeby tego nie chcieć ruszyć, to co tu muszę zrobić? To muszę wyjąć te klamoty. Wentylator rozpięliśmy, to rozpięliśmy. I tutaj jest jeszcze trzymane przez nasz. No tutaj jakbym musiał rozebrać dosłownie. Wszystko. Antenę także. Albo i nie. No lepiej to odkręcić, a i tak tutaj to nam się specjalnie nie, bo gdzie ten nasz zasilacz się tutaj trzyma? Tutaj mamy to. O! Odpiął się. Więc tutaj sobie go wypiemy. Może nie po prostu nie chciał. O! Odpiął nam się zasilacz. Ok. I teraz możemy chyba to wyjąć. Możemy czy nie możemy? Co tu nam jeszcze trzyma? Tu już chyba nic więcej nam nie trzyma, tylko ja jeszcze. Aha, trzyma nam tutaj. O, to nam trzyma. I trzyma nam jeszcze tak jakby na tych stawach. Co tutaj? Tutaj nam jeszcze trzyma to. A tutaj nam już nic nie trzyma. Więc możemy sobie wyjąć płytę. Zdemontować. Jarvis, gdzie masz telefon? Dobrze, więc możemy sobie tutaj odkręcić nasz wentylator, bo weźmiemy go na zewnątrz. Ja tylko zobaczę jeszcze, jak ta płyta tutaj jest. No widzicie, trzeba całą skorupę zdjąć, żeby dostać się do procesora. No tak to jest podkonstruowane. Radiator jest, a pastę trzeba się tam dostać. Zabezpieczone. Wszystko jest zabezpieczone, także to całe popołudnie
rozkładania śruby wszystkiego. I nasz oto to jest wentylator z PS4 tej Slim. To jest Slim. Na pewno Slim, dlatego że jest bardzo cieniutka i miałem też inne modele. Na skrzydłach, na skrzydełkach, na łopatkach w zasadzie widać jest sporo kurzu, więc wychodzimy na zewnątrz i będziemy to kompresorkiem przedmuchiwać. A Jarvis niech siedzi i niech pilnuje. I jesteśmy z powrotem sobie tutaj. Wentylator mamy wyczyszczony, więc go od razu założymy. Aleś pokazał, Jarvis. O! Aj, oczyściutki jest. Dobra, i tu od razu pędzelkiem to, co jest tutaj niepożądanym zjawiskiem w tych okolicach. Ok, dobra. I go tu zakładamy z powrotem. To mamy gotowe. Zasilacz on tu gdzieś na... Chyba na te piny też wchodzi. Ale to płyta wchodzi na nie. No ale Jarvis błysnął, nie powie. Dobra. Tam mamy to.
A teraz zabieramy się za to. I co ty, Jarvis, to musisz zrobić? A musisz wszystkie te śluby pozdejmować. Wszystkie co do jednej, to jest najgorsze, a jest tutaj sporo. Także wydawałoby się, że to jest głupie przeczyszczenie chłodzenia konsoli, no ale trzeba rozebrać całą konsolę na części pierwsze. Masakr. Także nie jest to nic szybkiego. Jeśli chcemy to zrobić w porządku, to przykuszy się z tego. Jeśli to chcemy zrobić po prostu dobrze i solidnie. Jarvis bierze żadne siłosze. Czy to się zajmie, czy jeszcze nie? Jeszcze to jest kupa śrubek. Na tym wszystkim siedzi kupa śrubek, ale jeszcze się przyjrzę tutaj, bo to już mi schodzi. A tu jeszcze chyba nie, te dwie. Dokładnie te dwie. Tu nam się to otworzyło. Widzimy termopady. Oczywiście Jarvis. Zdjęcia. I teraz zdejmiemy zabezpieczenie tutaj radiatora.
Bo tutaj ten właśnie radiator nas interesuje najbardziej. To mamy zdjęte. To też mamy zdjęte. Teraz, moi drodzy, żeby tych termopadów tutaj nie popsuć, to ja jeszcze się przyjrzę, jak to jest tutaj. A nie, już mam tutaj ładnie się to rozpiera i teraz wystarczy pociągnąć płytę do góry, żeby nam wyszły, o, żeby nam wyszły z tych termopadów tam. I tyle zostało z pasty, moi drodzy. Tyle zostało z pasty. Czyli prawie nic. Pasta na bokach, a na rdzeniu praktycznie nic. Dobrze, więc Jarvis sobie zrobi teraz chwilę przerwy i zrobi dokumentację fotograficzną, a Jarvis powróci niebawem. A już. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Sobie wyczyścimy. Pilnujesz. Wyczyścimy to. Mamy wyczyszczone. Odkładam na bok i tu delikatnie trzeba to zdjąć jakąś szpatułeczką. Tą pastę. Żeby po prostu nie rysować rdzenia. I to mamy ładnie wyczyszczone. Tutaj termopady są całe. Dobra. No i Jarvis oczywiście dokumentacja fotograficzna. I to też składam. Dobra. Tylko teraz na rdzeń. Chyba. A jeszcze tu delikatnie.
Spędzę Requiem. Gdyby tu nie było nigdzie niepożądanych zabrudzeń. Okej. I teraz na płytę sobie na bok odłożymy to też. I wracamy w odwrotnej kolejności z tym wszystkim. Tam termopady są wszystkie. O. Tu sobie to zakładamy. Okej. I smarujemy pasek. Tutaj troszeczkę inną technikę zastosuję. Ja stosuję tutaj na całym rdzeniu to rozsmarujemy. Chciałem dotknąć. I to delikatnie tutaj rozsmarujemy, żeby było na całej powierzchni. O. Dobra. To mamy. I teraz zakładamy sobie tą górną część. Tylko chwila. Bo mi tu coś nie pasuje.
Muszę trafić. Tylko nie tak. To może zrobimy to w inny sposób. To musi być tak założone. Albo to co ty tam nie wiesz, jak to tę stronę trzeba zakładać. O, właśnie tak. Właśnie tak. I teraz tę stronę. O. I to już mamy to założone. W związku z czym założone źle, gdyż iż to tutaj zakładamy jeszcze w ten sposób. O, to ma być wszystko na swoim miejscu. To ma być wszystko na swoim miejscu. I teraz dociągamy tutaj śrubami tymi dwoma. Żeby był docisk. To nam ładnie dociągnę. O. Luksus. Dobrze, teraz możemy zakładać tą górną część. I teraz zaraz oczywiście się wycofa. Tu ma te śrubeczki. I lecimy od tej strony. Tu czarna. Tu czarna.
Śrubek jest tutaj trochę. Więc je tutaj kręcamy. Tak, żeby to miało ręce i nogi. Sprawdzę, czy tu wszystko jest tak, jak powinno. Jest ok. Dobra. Składa się bardzo dobrze. Dobra, czarne szóstki mamy wszystkie tutaj za sobą. W związku z tym przechodzimy do wkładania to już w naszą obudowę. Tam mamy, tutaj mamy te plasticzki, które tutaj były.
Trzeba to przykręcać z powrotem. I tak sobie to tutaj zrobimy, żeby nie było. Żeby nie było tutaj żadnych. O. To przykręcamy. Antenę także. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy ten sposób. Zaraz. To przypomnę, bo kurczę. Dlatego warto jest robić zdjęcia. No tak. I to sobie bierzemy w tę stronę. Zasilacz włożymy od tej strony. To będzie ten. To będzie w ten sposób. Musimy to przyłożyć, żeby nam to nie uciekało. No właśnie. Żeby nam to nie uciekało. Nie. A to ten tu sobie to założymy. Zasilanie wentylatora. No. I tutaj jeszcze było. Tutaj był jeszcze ten. To wejdzie, tylko żeby to nam ładnie weszło. To. To musimy tutaj ten. To musimy sobie tutaj ładnie ułożyć, ale może zanim ja to zrobię, to wyjmę tą płytę jeszcze, bo chyba trzeba najpierw założyć płytę, dopiero zasilacz. Założymy sobie najpierw to wszystko tutaj. I dopiero zasilacz. To tu. To
pójdzie już tutaj. To sobie weźmiemy. Nasze taśmy sobie tutaj musimy wypchnąć do góry. O, elegancko. A ta taśma u nas pójdzie tam do zasilacza, ale to musi nam tam tędy przejść. O. I ona sobie tam będzie. Tutaj już siedzieć tak jak powiedziałem. Dobra. Czy tutaj nam się to złożyło? Złożyło nam się. Okej. I teraz antenę możemy sobie składać. Dobra. Tutaj antena niech to siedzi. Dobra. Okej, i teraz jak to przewrócimy tutaj do góry nogami, to ten nasz zasilacz. Aha, i to i tu nam się ładnie tą tasiemkę można tutaj ładnie komponować tak jak była. O. I jego sobie tutaj podpinamy. I dosłownie za moment będziemy to skręcać, tylko tutaj jeszcze właśnie to tutaj. O. Nasze ramko nam tutaj musi wejść. Dobra. Muszę dwa razy sprawdzić, zanim mi tutaj wejdzie to. Zjęło się, dobra. Jeszcze zabrało mi. Dobra. Ładnie skomponować, wiecie, ten zasilacz, który teraz jakoś tak dziwnie nie za bardzo chce wejść, ale on tu musi wejść. O. Jest of course. Dobra. I teraz jakbyśmy sobie tak to wszystko tutaj układali, to musimy łapać śrubami. I to są te śruby tutaj. Do metalu to zostawiamy sobie, bo wiem, że to są te śruby tutaj. No. Więc skręcamy tymi drobniutkimi śrubami z metal. I jest tutaj nie dużo, więc łatwo się złapać, gdzie one tutaj są.
Co to sobie wyszło? Tak jak powinno. No czemuż to, aha. Czemuż to nie wyszło tak jak powinno? Tutaj. Tutaj weszło. Tu jest OK. A tu? A tu czemu nie weszło? A to coś dziwnego. A to mnie tutaj zaskoczyło, bo... Bo nie wchodzi, tylko czemu? Nie rozumiem. To trzeba w takim razie wyciągnąć, ale... Czemu to nie weszło tak jak trzeba? Coś tu nam nie pasowało, tylko to. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, co. Ale zaraz się dowiemy. Czemu tutaj to nie... Tutaj to nie... Nie wchodzi tak jak trzeba. Dobra. No i jeszcze raz trzeba wypiąć. Dobra. I to nam tutaj się nie wpasowało. Tutaj to weszło. Wszystko. A tutaj nam coś nie weszło. Tylko co? I czemu? Muszę to powypinać jeszcze wszystko raz. Czemu to nie weszło? W takim razie... Czemu to nie weszło? Panie, czemu to pan nie wchodzisz?
Okay. Nie rozumiem. Kurde, stało. No nie chcę, kurde, wejść. Co jest? Tu się kurde porobiło. Ale czemu nie chce wejść? To jest grana.
wrócić. A to po prostu zdjąć, bo tu nic innego nie wymyślimy. Więc ja mam je wszystkie kurde na nowo odkręcać. Tych mordę. Co to się tu porobiło? Że to wejść nie chce. Panie kochany, coś pan. Co to za jajo?
Teraz znalazło. Luk. Komórka się jeszcze trzyma, trzyma się jeszcze, nagrywa. Tu sobie te taśmy wyciągnijmy, żeby czasem nam się nie poprzytegotywało to wszystko. Ta jest w tę stronę. Dobra, i kręcimy, no bo co? Te porty są tu już dobrze? Dobrze są, nic z tym nie ucieka. Z tej strony też jest dobrze, nie ucieka. No więc tyle nam po... Chyba muszę... Kamerkę delikatnie chyba... zacząć ładować, bo tam coś tam mruga. Wiesz, musimy ją podłączyć, podładować. Dobra, kręcimy dalej, bo naprawdę sporo czasu straciłem przez to, że tutaj po prostu nie chciało to najść na swoje tory. No i w związku z czym trochę czasu nam to zabrało niepotrzebnie, bo to już by było złożone w tej chwili. Ale co zrobić? Jak nic nie zrobić? Trzeba było to z powrotem rozkręcić. Nie chciało wejść już. Tutaj co mamy śrubeczki te stalowe, to kręcimy tu. Jak widzicie, bardzo dużo jest tutaj kręcenia. Teraz mamy to tu opanowane. Też
skończymy. I tu kręcimy. Tutaj pewnie będzie. To wszystko trzymała ta śruba. No tu już są wpadki śrub. Zanim ja to wszystko poprzykręcam, to zobaczę jeszcze, czy tutaj, bo tu może być tak, że to zasilacz jeszcze będzie nam dochodził, ale dobrze, bo mało tego, że on tu nam dochodzi, to wartałoby, żeby tutaj też nam wchodziła śruba. Dobra jest, kochani, to sobie stąd wyciągniemy. No. To musi iść pędzyk. Pędzyk. I tu wchodzić. O, ładnie tu komponować. O, i tu śruba. Dobra. Żeby nam to tutaj nie... Dobra. To już się nam trzyma, więc tego nie będziemy w tej chwili tutaj ruszać. Tu sobie możemy zapiąć wentylator, nasilanie wentylatora. Tu jeszcze śruba. Jak widzicie, sporo tych śrub. Ale to dobrze, bo to kontrola na nie wyświrować. To sobie jeszcze to wyczyścimy. No. Delikatnie i teraz tak. I teraz idzie nam zasilacz w tę stronę. To ja sobie tutaj wezmę i to by majster powiedział elegancko. To tutaj jeszcze musimy to jak już robić, po ludzku, to tu o, 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 i tak, i w ten sposób sobie tutaj weźmiemy i weźmiemy nasze zmiany. Ale tu jeszcze muszę sobie włożyć. Czy ono się spięło? Teraz się spięło. I teraz możemy już go tutaj załadować. O. Okej. Okay. I teraz tutaj pod spodem są jakieś śruby. Tutaj. Innym śrubokrętem.
tematy całość. Te dwie też chyba łapią całość tutaj. Albo i nie. Raczej łapią tu. Raczej łapią tutaj. Te dwie śrubeczki. Okej, tu mamy złapane wszystko. Tu będzie śrubka stalowa. I tutaj. Dobra. To mamy. Oczywiście Jarvis sobie zrobi zdjęcie. I teraz przystąpimy tutaj jeszcze. Do ułożenia naszych taśm. Tutaj jest odcinane na klamerkę. O, okej. Ta taśma tak samo. Okej. Tu jest wszystko. Jeszcze tak. Sprawdzam co do zasady, czy nigdzie nic nie pominąłem. Tutaj będzie dobra. Sprawdzam jeszcze raz. I została nam tu ostatnia śrubka, która jest tutaj z tej strony. To się nagrywa na komentę, co się nagrywa. Coś tam Jarvis nagrywasz. Tylko muszę sprawdzić, czy 12 minut jeszcze można nagrać. Dobra. No jedziemy z koksem. Tutaj mamy wszystko ok. Tu jest, więc zakładamy, iż to się nam wszystko tutaj powiodło. I żeby tutaj tego nie przedłużać, to jak my to mamy? Tu od dołu. Jest. Robi prawie 20 minut, no ale 12 minut, przepraszam. Tu jest już ok. Tu weszło, tu weszło, tu weszło ładnie. I jeszcze musimy. Dobra. No i co? I pozostaje nam podłączyć zasilanie. Ładowarkę wytnę. Do tej drugiej obudowy nie musimy podłączyć w tej chwili. Ale...
i włączyła się nas. I teraz możemy podłączyć jeszcze pod telewizor od razu, zbadać jak to wygląda, tylko będzie niestety nie ten kabel. A gdzie ja mam inny kabel? Ale niestety muszę Jarvis świeczkę zabrać. Dobra. Podłączymy sobie to tutaj, żeby była jasność. Czy nam to działa? Widać kontrola tutaj wszystko ładnie chodzi. Pracuje. A sprawdzimy sobie to podłączenie jeszcze pod. Telewizor, żeby zbadać, czy wszystko jest w porządku. Rose. No i tutaj oto nam się ukazuje. Aha, bo Jarvis dysku nie włożył i teraz ten komunikat jest. O. Tak to wygląda. No więc spieszmy włożyć dysk. Trochę późna godzina i Jarvis, czyli normalnie język, plącze. Ale spróbujemy już to skończyć, bo tutaj jest jeszcze jakieś. Tak, żebyśmy mieli pewność, że konsola wszystko ładnie chodzi. Musimy ją. Ja sobie to wytnę i włożymy ten dysk. I tutaj jest śruba, która zabezpiecza nam dysk przed po prostu wysunięciem nieoczekiwanym. Tak, to trzeba tutaj zabezpieczyć. I weźmy sobie to jeszcze raz podłączymy. Żeby miał 100% pewność, że to wszystko jest tutaj w porządku. Podłączamy HDMI i próbujemy wystartować konsolę. No i startuję.
uważać. Znacz. Także tutaj nam to działa i cóż, wracamy z kamerą na miejsce. Jarvis tutaj wraca. Ok. No i co? I pozostaje nam tutaj włożyć. I elegancko tu nam to działa. Będzie tyle tej magnetycznej przygody. Dosyć długa ta magnetyczna przygoda, ale ze skutecznym rozwiązaniem, wyczyszczeniem chłodzenia, przesmarowaniem pasty i tutaj myślę, że konsola posłuży i raczej nie będzie robiła dziwnych chochlików klientowi, o których on tutaj w rozmowie telefonicznej ze mną opowiadał. No, trudno mi było w to uwierzyć, bo ja włączyłem, pamiętacie, konsolę, tutaj będzie w tym materiale, bo to chyba w jednej części zrobię, albo w dwóch, a raczej w dwóch, no to w pierwszej części tego materiału będzie właśnie to, dlaczego tutaj ona w ogóle trafiła do mnie na serwis, więc na pewno się tutaj dowiecie, aczkolwiek... Aha, bo to jest to, idzie w tę stronę, dobra. I dlaczego klient zdecydował się, żeby ją jednak wyczyścić chłodzenie, żeby dwa razy tego samego nie zrobić. Czy to nam się tutaj tak fajnie nałoży, czy nie? To będzie chyba... I tu śruba. Gąba tak jak była.
No i co? I luksus. I teraz mamy tutaj... Ja jeszcze zobaczę, czy... Czy płytki, ona tutaj poprawnie sobie czyta, wezmę jakąś płytę, czy słowa do słowa. Bo też takie przypadki były, że tam coś nie chciało się robić. Wykrywa mam tutaj. Pokazuję ci na kontroli. Koty. Zabrało płytę. Zobaczymy, co nam tutaj to... Ale to wszystko jest ok. I teraz ja bym sobie jeszcze sprawdził. W ustawieniach, czy na przykład bezprzewodową połączę. Dobra, wykrywa nam, więc tutaj nie będziemy zmieniać klientowi. Ja jeszcze tylko zobaczę. Przetestujemy delikatnie. Czy to się dobrze jeździ, czy to się niedobrze jeździ? Konsola się tak... Yeah.
No i co? I tym przyjemnym akcentem, moi drodzy, kończymy magnetyczną przygodę, jeżeli chodzi o konsolę PS4, czyli Sony PlayStation PS4, wersja generacja czwarta. Odwiedzajcie mój kanał na YouTubie, śledźcie fanpage'a i korzystajcie z usług magnetycznego pingwina, silotronik, wirusy z komputery oraz to serwis. Jeżeli macie jakikolwiek problem, dzwońcie, piszcie. Firma nasza postara wam się pomóc. Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze jest jak pomóc, nie zawsze jest czym pomóc i z czym pomóc, ale staramy się. Także do zobaczenia, kochani. Dobrej nocy. Ajo.